Małgorzata Zabielska i Andrzej z Sanatorium Miłości rozstali się? W Sanatorium Miłości coraz więcej wydarzeń budzi emocje. Andrzej stał się obiektem zainteresowania dwóch pań, co zapowiada ciekawe rozstrzygnięcia. W najnowszym odcinku programu uczestnicy spędzili czas na różnorodnych aktywnościach, od sesji fotograficznych po zjazdy na Sankach, nie zapominając o regularnych spotkaniach z lekarzem. Maria podzieliła się swoim sukcesem w odchudzaniu, a pierwsze iskry między uczestnikami zaczęły już iskrzyć podczas wspólnych ćwiczeń. Małgorzata wyznała, że zaczyna interesować się Andrzejem, co sugeruje możliwość nowego romansu. Kuracjuszką odcinka została Janina, która wybrała Tadeusza na randkę, ale zawidują fakt, że jest rozwodnikiem, a Janinie marzy się kościelny ślub. Małgorzata podzieliła się trudnymi przeżyciami z życia, Opowiadając o stracie męża i przejściach związanych z drugim małżeństwem Kropka w programie pojawił się także Stanisław Baber z Irlandii, nazywany sobowtórem Stinga, który zakończył 30-letnie małżeństwo z powodu niewierności. Opowiedział o swoim związku z młodszą o 21 lat partnerką, który również dobiegł końca z powodu różnic i problemów rodzinnych. Andrzej podzielił się także swoimi problemami finansowymi, wyznając, że mieszka w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej Kropka obok Małgorzaty. Także Teodozja wykazała zainteresowanie Andrzejem, co może zapowiadać dalsze trudności i emocje w nadchodzących odcinkach programu. Kropka. Wydaje się, że w Sanatorium Miłości emocje wciąż tylko narastają, gdy uczestnicy odkrywają coraz więcej o sobie nawzajem. Trudne doświadczenia życiowe, jakie opowiadają, oraz różnorodne relacje między nimi tworzą atmosferę pełną napięcia i oczekiwań. Nadchodzące wydarzenia zapowiadają się jeszcze bardziej intrygująco, gdy uczestnicy będą musieli stawić czoła kolejnym wyzwaniom oraz decyzjom dotyczącym swoich relacji i przyszłości w programie. Czy romans między Małgorzatą a Andrzejem nabierze rozpędu, czy może pojawią się nowe związki i niespodzianki? Odpowiedzi na te pytania mogą być kluczowe dla dalszego rozwoju wydarzeń w Sanatorium Miłości.